Ojciec rannej nastolatki wierzy, że sam pomoże dziewczynie. Nie dopuszcza do siebie myśli, że córka może być uzależniona. Nie pozwolę z mojej córki zrobić uzależnionej wariatki. Ale ona jest uzależniona i prędzej czy później dojdzie do jakiejś tragedii. Nie, bo do tego nie dopuszczę. Córeczko, jak te badania? Nie wiem, ten wredny lekarz dziś się zmył. Doktor Jarosz ma pilną konsultację, podejdzie do państwa jak wróci. Natalka, to się nawet dobrze składa, będziemy mogli wreszcie spokojnie porozmawiać. Ale ja nie chcę, Gala, chcę z powrotem mój telefon! Powiedziałam ci, już nie dostaniesz go. Natalka, przecież ty nie możesz zabierać bez pytania cudzych telefonów. Ten doktor cię wszystkim doniósł? Przecież ty ukradłaś mój telefon. Bo go potrzebowałam! Ale Natalia, nie może tak być, że internet, face, zdjęcia są dla ciebie takie ważne. Ale są i przestań domyślić jak mama! Ale mama ma rację, musisz ograniczyć dostęp do... Nie! W ogóle to odwaj się ode mnie! Ale jak ty do mnie mówisz, Natalia? Tak, mi się podoba, cię nienawidzę! Natalia, uspokój się! Natalia, co się dzieje? W ogóle o co się tutaj dzieje? Proszę państwa, proszę wyjść. Hej, uspokój się! Uspokój się! Wróć do łóżka. Zostaw! Zawołaj lekarza, szybko! Nie! Uspokój się!